don't bother. This is how I feel now. I never. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie wideo o pięknej restauracji Cave Boho, tak się nazywa ta restauracja. Mega ekskluzywna restauracja, mega miejsce, w którym się znajduje, bo przy samiutkiej plaży restauracja zrobiona jest w wyjątkowym stylu, bardzo dużo miejsca do siedzenia. Można siedzieć w klimatyzowanych pomieszczeniach, jak i przy samej plaży, przy samej wodzie, przy samym morzu, więc od koloru do wyboru jest to zdecydowanie restauracja, którą trzeba odwiedzić, jak przyjedzie się do Pattayi. Nie będę tutaj za dużo gadał, wolę ją Wam po prostu pokazać, bo miejsce jest naprawdę bardzo ciekawe i warte obejrzenia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, osoby, które nie subskrybują kanału, zasubskrybować, a wszyscy, którzy jeszcze też nie kliknęli dzwoneczka, o kliknięcie dzwoneczka przy subskrypcji, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nowych filmach. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam też, co zamówiliśmy do jedzenia, bo zamówiliśmy zupełnie coś innego niż zawsze. Kacze jaja i jeszcze jakieś inne różne rzeczy. Naprawdę bardzo ciekawe dania. Ceny w tej restauracji są ani nie duże, ani nie małe. Po prostu takie normalne, jak na taką restaurację przystało, ale za to mamy przepiękne widoki i naprawdę super smaczne dania. Dodatkowo z pięknymi widokami można naprawdę spędzić tutaj dobrze czas. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Thinking about what she made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world, but if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think.
chcecie zobaczyć, jak było zimno 7 miesięcy temu w Tajlandii, to zapraszam Was do tego vloga. Było naprawdę bardzo zimno, kilka bardzo wietrznych dni, gdzie temperatura była, nie wiem, może jakieś około 20 stopni. Dla nas było to zupełnym zaskoczeniem, bo jeszcze tutaj takich zimnych dni nie przeżyliśmy. Niby świeciło słońce, ale powietrze było naprawdę zimne, bardzo mocno wiało i było tak, no, nie do końca przyjemnie po tym czasie długim, jak się spędza w Tajlandii i jak się przyzwyczaja już do tego gorąca, no to później można być lekko zaskoczonym, kiedy przychodzą takie chłodniejsze dni. Opowiadam w tym vlogu też trochę o pogodzie, a więc serdecznie Was do tego odcinka zapraszam. Link znajdziecie w opisie filmu, dodatkowo w pierwszym przypiętym komentarzu oraz wyświetla Wam się ikonka na ekranie, w którą możecie kliknąć i przejść do tego filmu. Zapraszam.